Proszę Państwa, jest razem z nami gość specjalny, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dorota Rabczewska, Doda, osoba niezwykle utalentowana, ale chciałem powiedzieć, że bardzo przedsiębiorcza i bardzo kreatywna. I chyba o tym będzie rozmowa, którą za chwilę przeprowadzi Milena Gołda. Mileno, zapraszam Cię na scenę, zapraszam również Dorotę, Dodę. Miłe Panie, proszę bardzo. Zapraszam. Poproszę o wielkie brawa. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy za obecność. Dobrze, to ja sobie znikam. Ja poproszę o drugi mikrofon. Panów. Dzień dobry. Smacznego. Smacznego, kochanie, nie krępujcie się, tak? Smacznego. Lepiej słuchać, bo można się zakrztusić. Doda, nie wiedziałam jak Cię przedstawić. Słucham Twojej płyty. Byłam na podpisaniu Twojego krążka się, powiem Ci szczerze, nie doczekałam. Nie doczekałam się dlatego, że musiałam jechać na wizytę umówioną wcześniej, ale kupiłam płyty i mam nadzieję, że podpiszesz na część charytatywną na chłopców i na kwiat kobiecości. Ale chciałabym zacząć od utworu, który chodzi mi w głowie i panie, które są z nami, chciały, abyś to ty była tym wyjątkowym gościem. Zrobiłyśmy głosowanie. Tak? Tak. Kto jeszcze był? Było kilka innych osób, nie będę tutaj zdradzała. Dlaczego? Ale to ty byłaś właśnie numerem jeden. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie nawet z biznesu chciały posłuchać twojej historii. A dla mnie, słuchając twoich wywiadów i słuchając twojej muzyki, dosłownie przeszłaś przez piekło i wróciłaś jak Feniks z popiołów. I chciałabym spytać się, jak to się stało, że przyznałaś się do właśnie depresji, do tego, że mierzyłaś się z tymi swoimi problemami. Co takiego się stało, że stwierdziłaś, dobra, już nie będę grała tutaj superwoman twardzielki, tylko powiem jak jest. No, wydaje mi się, że właśnie granie i udawanie i przeodziewanie pewnych masek, a przede wszystkim zamiatanie problemów pod dywan, do tej choroby też bardzo się przyczynia. Czyli transparentność i szczerość przede wszystkim samym sobą i brak takiego strachu przed oceną innych, to jest początek samouleczenia się. Dziękuję i powiem Ci, że to, co zrobiłaś, pomoże dużo, wielu osobom, ale też nastolatkom, bo mamy ogromny problem w Polsce, że młodzi ludzie nie radzą sobie w tej chwili. I jak wychodzi taka osoba jak Ty i mówi o depresji, mówi o tym, że dosłownie powstałam z martwych, tak, i byłam już na tym granicy życia i śmierci, to faktycznie dajesz innym nadzieję. Czy tak, też to czujesz od swoich fanów? Tak, oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że ja tę chorobę, którą przezwyciężyłam i ten czas, który przeszłam w swoim życiu ciężki, nie traktuję jako rodzaj kotwicy, który ciąży mnie w dół i ciągnie do dołu i trzyma w jednym miejscu, tylko jako bardzo cenną lekcję, przede wszystkim jako dar, bo od tamtej chwili każda, nawet najmniejsza rzecz i proste rzeczy cieszą mnie dużo bardziej, doceniam te rzeczy dużo bardziej, a zatem i życie jest dla mnie, ma lepszą jakość niż wcześniej. To też widać. Jesteś taka radosna dziewczynka i widać to nawet, że cieszysz się życiem. Wcześniej nie było tego widać, a teraz po prostu kwitniesz. Wcześniej oczywiście również cieszyły mnie różne rzeczy, natomiast sama siebie przez rodzaj pewnych ambicji, czy właśnie presji, czy może też czasami właśnie tych masek, które show biznes chcąc nie chcąc każe nam zakładać, czy same sobie każemy, po prostu zapędziłam się w taki dziwny punkt, z którego jak najszybciej należy wyjść, żeby zrozumieć, że sukcesem nie zawsze jest to, co myślimy, że sukcesem jest, czyli kariera, sława, pieniądze. Sukces i szczęście jest zupełnie gdzie indziej. Zatem gdzie jest sukces?
W moim przypadku jest to właśnie umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, prawdziwa miłość, balans i spokój. Psychiczny spokój, odcięcie się od toksycznych ludzi i sytuacji. Ale tak, taki komfort psychiczny, odseparowanie się od rzeczy i ludzi i miejsc, które mi nie służą. To jest bardzo, bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo właśnie o tym balansie, o cudzie życia będziemy mówili także dzisiaj w kolejnym panelu, czyli o takiej harmonii ciała, umysłu i duszy, bo tylko w zharmonizowanym człowieku może być taki balans i spokój. No właśnie sztuką jest w życiu nie robić nic kosztem czegoś. A to nie jest łatwe, bo zawsze, jeżeli stawiamy sobie cele i pragnienia, to robimy to kosztem dzieci, męża, swojego zdrowia, też często snu. I no właśnie sztuką jest znaleźć taki punkt i moment, żeby umieć to wszystko wyważyć. Życiowe kryzysy dopadają każdego, ale jak ty sobie z tym radzisz w tej chwili? Ta nowa doda. Jestem bardzo wyrozumiała wobec siebie. Staram się podchodzić do życia, jak nie teraz, to później albo nigdy, no i co z tego. Są większe problemy, są ważniejsze rzeczy. Nie przerastają i nie narzucam sama na siebie bezsensownych presji, które powodują, że ja mam zerwane noce, bo mój singiel nie jest na pierwszych listach miejsc przebojów. Nie, zupełnie mnie to nie obchodzi. To dzieje się mimochodem. Po prostu nie ścigasz się już z nikim. Nikomu nic nie musisz udowadniać. Nawet samej sobie. Ja się nigdy z nikim nie ścigałam. Problem polega na tym, że się ścigałam sama z sobą. Właśnie. I to jest po 20 latach bardzo komfortowa sytuacja, po dwóch dekadach, że już sama nie muszę sobie i nikomu nic udowadniać. Widziałam, że byłaś na wyjeździe ostatnio. Lance. I napisałaś ciekawą rzecz. Pozbierałam siebie i herbatę i wracam. Bardzo mi się to podobało. I widzę, że kochasz podróże. Co ci dają właśnie podróże? Ja bardzo kocham podróże. Zwiedziłam 40 państw w swoim życiu. No i oczywiście zamierzam zwiedzić wiele, wiele więcej, bo chciałabym poznać świat, w którym przyszło mi żyć i umrzeć. Inne religie, chociażby inne jedzenie. Daje mi to wentyl, daje mi to odskocznie, daje mi to zmianę perspektywy i daje mi to dystans. Czyli coś, co jest bezcenne, kiedy się pracuje w showbiznesie. Jak ktoś mnie pyta, czy nie żałuję, że nie jestem gwiazdą światowego formatu i każdy mi mówi, że przecież mam wszystko do tego, żeby taką być, to mówię, że oczywiście wiem. Ale to by było, to był dla mnie strzał w kolano. Właśnie dzięki temu, że jestem totalnie sławna w Polsce, a już za granicami Polski nie, to mogę mieć ten balans. Czyli jednocześnie połechtać swoje ego artystyczne i spełnić się jako artystka i zadbać o swoje zdrowie psychiczne i być kompletnie przysłowiowo nikim. Nikim, kiedy wyjedziesz na Sri Lankę, bo w Polsce na pewno jesteś taką osobą, gdzie każda osoba cię zatrzymuje na ulicy. Czasami bycie nikim jest dużo bardziej komfortowe i dużo bardziej cenniejsze niż bycie kimś. Mniej męczące. Mniej męczące, ale nie ma nic naprawdę fajnego w byciu sławnym. Zawsze chciałam być artystką, zawsze chciałam nagrywać płyty i stać na scenie i być estradową piosenkarką. Natomiast sława i ta cała atencja wokół mnie w czasie prywatnym bardzo mnie drażni. Moi wszyscy fani doskonale wiedzą, żeby nie podchodzić do mnie w czasie prywatnym. Jestem bardzo asertywna, nawet niemiła. I wcale się tego nie wstydzę i nie kryję. Jestem strażniczką swojego spokoju. Pamiętam taką historię, która mi bardzo dużo dała do myślenia. Nie będę mówić nazwiskami, to był bardzo znany, świętej pamięci już teraz, muzyk, piosenkarz, który przepracował lata na estradzie i grał koncert nad morzem, Miał dosłownie chwilę, żeby ze swoją żoną spędzić czas wolny między jednym a drugim koncertem, więc udał się na plażę.
No i tam oczywiście wszyscy go poznali, więc ustawiła się do niego kolejka ludzi. Każdy prosił o zdjęcie i podpis na takiej tacce do frytek. No bo wiadomo, że nikt nie miał jego zdjęcia, nie tym bardziej płytę. Po co mieć płytę, jak się podchodzi do artysty, prawda? Więc na tych tackach od frytek całą godzinę non-stop podpisywał się i robił te zdjęcia. No bo nie umiał odmówić, głupio mu było, uważał, że no jest dla fanów, nawet czas prywatny, ta żona obok. Skończyła się ta godzina, on umordowany, żona pojechała do domu, a on na koncert. No i wychodząc z tej plaży, mijał taki wielki kosz pełen tych tacek podpisanych po frytkach. I to jest taka dosyć brutalna, ale bardzo symboliczna metafora tego naszego show biznesu, że 90% ludzi, którzy od nas czegoś chcą, tak naprawdę traktują nas bardzo przedmiotowo, bardzo instrumentalnie i my musimy dbać o siebie, bo nikt o nas nie zadba. Bardzo dobrze o tym mówisz, że masz ten balans i kiedy masz czas dla fanów, to bardzo cię szanuję, bo czekasz do ostatniego fana. Tak, wtedy kiedy ty się nie doczekałaś, to zamknęli galerię, a ja jeszcze siedziałam i rozlamałam. Wiem, słyszałam o tym. Myślałam, że skończysz wcześniej. No gdybym tak wiedziała, to bym wróciła. Myślę, że do galerii też tak myślał. Nie. Kolejnym razem będę czekała z nimi do końca. Ale o tym właśnie mówiłeś w tym utworze, Zatańczę z aniołami. To było piękne, że pokazywałaś scenę tej sławy, ale tak naprawdę każdy z nas tutaj na tej sali, bo mamy i menadżerów, i dyrektorki, właścicielki firm, i tutaj menadżerki z wielu telewizji, wręcz mamy TVP Kobieta, TVN Style, Polsat Cafe, a więc tak naprawdę każdy z nas się z tym zmaga, że potem każdy coś od nas czegoś chce. Oczywiście to nie ma, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie dedykowane i przypisane ludziom publicznym czy show biznesu. Każdy, kto jest na szczycie i osiągnął swoją karierę w różnych branżach i, no i jest na nim to brzemię tego sukcesu i tego, co osiągnął, musi mierzyć się z tym, żeby stawiać granice i o siebie dbać. I to nie ma nic wspólnego z byciem niemiłym, chamskim czy zadufanym w sobie. Ochrona psychiki i taka higiena umysłu jest bardzo, bardzo ważna. Kolejne pytanie. Doda, kobieta dla mnie, no królowa jest tylko jedna i powiem ci, inaczej nie mogę cię określić, bo mogłabym tutaj mówić o tobie godzinami. Zastanawiałam się, jak ciebie przedstawić. A jak ty byś siebie przedstawiła? Jako kobietę, nie tylko artystkę. I chciałabym dowiedzieć się złote rady Dody co do budowania swojej kobiecości, bo przeszłaś przepiękną drogę. Jesteś wspaniałą, zrównoważoną, piękną kobietą. Nie tylko superstar, ale naprawdę oglądam, śledzę cię i nie tylko ja i widzimy twoją przemianę, też nie tylko ciała, ale tej duszy też. W ogóle nie czuję się kobieca. Jestem turbo chłopczycą. Totalnie na co dzień żadnych rytuałów piękna nie robię, nie maluję się. Chodzę w jednym t-shircie, w krótkich spodenkach i totalnie mam to gdzieś. Oczywiście mam swoje alter ego sceniczne i jestem wtedy bardzo taka sensualna, tak jak dziś, ale jak tylko przyjdę do domu, no to totalnie mnie to przestaje już interesować, a już tym bardziej w jakikolwiek sposób imponować. Moja rada na kobiecość to jest przede wszystkim sen, zdrowa dieta i dużo sportu. Brawo! Pomówmy jeszcze o muzyce. Kwiecień to między innymi podwójna platynowa płyta za sprzedaż singla Melodiata. Przed tobą występy na najważniejszych telewizyjnych koncertach, ogrom innych projektów. I przyznaj się nam, ile pracy musisz włożyć w ten sukces, jak wiele wyrzeczeń i co już teraz procentuje na ten sukces? Nie nazwałabym teraz tego wyrzeczeniami, bo bym zaprzeczyła sobie wszystkim, wszystkie jakby słowa przekreśliła, które powiedziałam 15 minut temu. Jeżeli czuję, że coś jest, robię coś kosztem właśnie siebie, to przestaję to robić. Potem jak miałam recital na swoje 20-lecie rok temu, każdy mój krok sceniczny, estradowy, telewizyjny jest wynikiem mojej chęci, przyjemności,
i spokojnej głowy. Nie kosztuje mnie żadnych, to nie są żadne wyrzeczenia. Bo to jest twoja pasja. Tak, to jest z serca. Robię to z serca, tak. Ale było wiele czasu, wiele lat, kiedy faktycznie było mnóstwo wyrzeczeń. Nie pamiętam jednego koncertu 10 lat temu, którego bym nie zagrała kosztem mojego kręgosłupa, ledwo stojąc na scenie, wyjąc z bólu, a jednocześnie śpiewając. Było mnóstwo takich sytuacji, kiedy robiłam coś kosztem siebie. Czy mnie ktoś docenił? Nigdy. Było mnóstwo koncertów, kiedy nie zarabiałam nawet złotówki, ponieważ wszystkie pieniądze, które zarabiałam z budżetów telewizyjnych, wydawałam na show, bo chciałam jako jedyna w Polsce robić coś ponadprzeciętnego. Coś, co da tutaj jakiś taki powiew zachodu i luksusu. Czy ktoś mnie docenił? Nigdy. Za każdym razem robiłam coś kosztem siebie. I kiedy zrozumiałam, że absolutnie nikt mnie za to nie docenia, stwierdziłam, koniec. Brawo ty i brawo dla Dody, abyśmy uczyły się od niej tej cennej lekcji życiowej, bo to jest bardzo cenna lekcja, tak? Żeby nie robić czegoś dla innych, tylko dla siebie. Otóż to, jak sama nazwa wskazuje, samorozwój musi być, jakby jego podstawą jest to, że my się zmieniamy same dla siebie, nie czekając, aż ktoś nam będzie klaskał, nie czekając, aż ktoś będzie nam dziękował, nie czekając, aż ktoś nas doceni. No bo to się kochana nigdy nie doczekasz. Oczywiście. Skąd to znam? Wracając do wizerunku twojego, dla mnie jesteś taka kobieta, która mówi to, co myśli, bez ogródek, odważna. Ja powiem ci, że podziwiam cię za to, bo mało jest Polek, które wbijają kij w mrowisko i mówią to, co myślą. I chciałabym dowiedzieć się, jak sobie radzisz z opinią ludzi, która często nie jest przychylna, a jesteś osobą, która nikogo nie udaje. Jesteś taka, jaka jesteś. I to kobiety, ludzie kochają w tobie. Ale nie każdy. Jak sobie radzić z tym? To już jest znany tekst. Kiedyś się w ogóle tym nie przejmowałam, teraz nadal się nie przejmuję. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie, co na temat moich opinii, na temat mojego życia, na temat moich standardów, na temat tego, jak ja siebie prowadzę, co myślę, myślą inni ludzie. Nie rozdrabniam się, nie interesuje mnie to. Kompletnie nie. Oczywiście interesuje mnie, co myślą moi najbliżsi, przyjaciele. Jeżeli mój sposób zachowania w jakikolwiek sposób ich rani, ja wezmę to pod uwagę, ale jeżeli im nie pasuje tylko i dlatego, ponieważ jest inny, to też mnie to nie interesuje. To jest naprawdę mocne to, co powiedziałaś, bo trzeba mieć po prostu dużo w sobie takiej siły, odwagi i żeby się nie przejmować. No ja uważam, że trzeba mieć dużo siły i odwagi, żeby w końcu, żeby wciąż się zmieniać pod dyktando innych. No bo jeżeli interesuje cię wciąż, co ktoś na twój temat myśli, no to idąc tym tokiem myślenia, chcesz ciągle zmieniać się, żeby w końcu komuś zaimponować, żeby w końcu komuś się spodobać, żeby się przypodobać. Do tego trzeba mieć siłę. Mi się w życiu nie chciało rano wstawać i myśleć, ciekawe, czy ja się komuś dziś spodobam, ciekawe, ile pochlebnych komentarzy na swoich przeczytam, a jeżeli nie, to jak ja mogę się zmienić, żeby przeczytać? Mam to gdzieś. Bardzo dobrze. Ja właśnie uważam, że do tego potrzeba jest siły bezsensownie zużywanej, żeby komuś się przypodobywać. To prawda. Ja jednak twierdzę, że często to przypodobowanie się innym to jest brak miłości, który mamy w sobie. A to swoją drogą. Przez 10 lat słyszałam, że jestem zapatrzoną w siebie egoistką, narcystyczną, którą zepsuli rodzice, ponieważ od 20 lat jak mantra opowiadam wszystkim moim fanom i na każdym wywiadzie do dziennikarza bądź dziennikarki, jak bardzo siebie kocham. Dopiero musieli wszyscy jakby dojrzeć do tego i przeczytać milion książek psychologicznych, które w końcu były dostępne w Empiku od 2012 roku, jak ważna jest sama akceptacja i miłość do siebie, by zrozumieć, że to z narcystycznym osobowością nie ma nic wspólnego. Właśnie. Dobrze, że o tym tutaj mówisz. Według rankingu C Bloggers jesteś druga po Ani Lewandowskiej według popularności, ale uważam, że szukając ciebie w Google, być może jesteś też w top 3. Jak wygląda świat w social mediach? Bo jesteś tam aktywna dla swoich fanów.
Skąd wiesz, gdzie jest ta granica prywatności, a gdzie jest ta praca? Jak sobie z tym radzisz? Nie lubię social mediów. Jestem tam tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ jestem artystką, więc chcę mieć kontakt z moimi fanami, a przede wszystkim też dlatego, ponieważ jest mnóstwo stereotypów na mój temat powielanych w mediach, jest mnóstwo plotek, kłamstw, więc oni, te 1 600 000 fanów, ma bezpośredni kontakt do mnie i ja mam jakby taką tubę informacyjną, by oni mogli widzieć, jaka jest prawda. Uważam, że naprawdę jest niewiele osób w showbiznesie, na których temat powstało aż tyle mitów i kłamstw. I ja jestem jedną z tych osób i każdy, kto mnie prywatnie w końcu poznaje, jakby ma okazję to zweryfikować. Oczywiście Instagram nie daje tej szansy w 100%, bo to nie jest prywatne poznanie mnie. To jest kwestia kilku minut w ciągu całej doby, kiedy ja się kontaktuję z fanami, ale przynajmniej mam taką szansę, której wcześniej nie miałam, jak jeszcze nie było takich narzędzi jak social media, ale nadal uważam, że jestem influencerką tragiczną, mam wiecznie przytartą szybkę w telefonie, używam za dużo filtrów i nadal będę używać. I nie wiem, skąd ten tytuł i nie rozumiem, dlaczego jestem w tym top 3, ale najwidoczniej ludzie lubią mnie za ten luz. Być może za to, że jesteś taka szczera do bólu i chcą się dowiedzieć, co znowu bym myśliła Doda. A no może, no właśnie, no. Nikogo nie udaje i pewnie to jest tak. to jest moja ta recepta. Tak. Spotykamy się tutaj w gronie kobiet mocy, kobiet wizjonerek, kobiet, które gdzie tu, ja tutaj chcę promować kręgi kobiecej mocy. Co o tym myślisz? Tak na koniec. Czy uważasz, że Polki się bardziej wspierają, czy konkurują z sobą? Ja jestem 20 lat w showbiznesie i moje początki były bardzo ciężkie. Kobiety bardzo mi utrudniały pracę, bardzo zrzucały mi bardzo dużo kłód pod nogi. W ogóle tego nie rozumiałam, ponieważ ja jestem wychowana w zupełnie innym duchu, w duchu fair play. Skończyłam szkołę sportową, uważam, że zawsze trzeba się wspierać. Przez to, że sama nigdy nie miałam kompleksów i bardzo siebie kochałam, to też chciałam tę miłość innym dziewczynom zawsze dać. Przez to, że mnie rodzice też chwalili, to ja też byłam nauczona z domu, żeby chwalić innych. I nie rozumiałam, dlaczego jestem za to ganiona, albo na przykład dlaczego ktoś mi tak utrudnia życie, czy po prostu pracę w showbiznesie. Ale nigdy się nie poddawałam i ten czas mijał i teraz to jest niebo a ziemia. Czasy się bardzo zmieniły, kobiety się bardzo zmieniły. Wydaje mi się, że każda z tych osób przeszła swoją historię, sama dostała po tyłku, sama spotkała lustrzane odbicie samej siebie kiedyś, może ktoś ją kiedyś tak potraktował. I zawsze tak jest, jeżeli dostajesz to, co dajesz, z tych złych oczywiście rzeczy, to cię to bardzo zmienia. Ja też dostałam wielokrotnie po tyłku. O, ile ja lekcji życiowych dostałam za swój niewyparzony język. I pewnie stąd też moja mądrość życiowa. Nic nie uczy tak jak porażki. Ale to teraz te czasy i to jak kobiety teraz siebie nawzajem traktują, to są te czasy, w których ja bym marzyła startować i marzyłabym debiutować. Byłoby mi dużo łatwiej, dużo lepiej, czułabym się dużo bardziej wspierana i silniejsza. Ale najwidoczniej nie taka była historia mi pisana i musiałam to wszystko jakoś przeżyć na własnej skórze i teraz cieszyć się tym wsparciem. No i tą taką solidarnością, którą czuć bardzo, bo i dziennikarki się zmieniły, jest duże wsparcie i portale plotkarskie już inaczej traktują kobieta kobietę i w ogóle dziewczyny w biznesie już inaczej siebie traktują nawzajem, uroda czy taki styl kolorowy bycia nie jest powodem do tego, żeby kogoś piętnować czy skazywać na jakiś taki publiczny ostracyzm między sobą. Ale mówisz sobie, yeah girl, zajebisty ten róż, super masz biust. Wiesz, po prostu, no to trzeba się tego uczyć, żeby widzieć atuty nie tylko u siebie, ale też u innych i to mówić na głos. Doda, dziękuję ci, że o tym właśnie powiedziałaś, o tym kobiecym wsparciu. I cieszę się też, że powiedziałaś o tym większym szacunku, które jest też tutaj w mediach, bo faktycznie to potrafi też zniszczyć życie, tak? Dziękuję ci za ten wywiad. Dziękuję, że jesteś z nami.
Dla mnie jesteś taką artystką totalną i dla wielu z nas. I być może są osoby, które można cię kochać, nienawidzić, ale jesteś genialną artystką. I jak czytałam wczoraj pod jednym z twoich utworów, ktoś powiedział, że przeżywasz taki renesans jak Madonna, około 40. Miała taką drugą falę ogromnej popularności i teraz wracasz, po prostu jesteś na tym topie. Jak się z tym czujesz? Wspaniale. Czuję się bardzo docenianą artystką. Czuję w końcu to, o czym zawsze marzyłam, czyli właśnie taki rodzaj spełnienia. Kiedy odpuściłaś. I to jest tak. I to jest ten moment, kiedy czujesz, że w końcu możesz odejść. Że to jest ten moment, kiedy myślisz sobie, o właśnie tego uczucia mi brakowało. To teraz mogę już odpuścić i zostawić na przykład scenę już innym, a ja sobie podryfuję w innym kierunku mojego artystycznego życia, czy w ogóle innego życia. Ale tak, masz rację, to jest ten moment, na który bardzo długo czekałam i jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że było mi dane go przeżyć, póki jeszcze dobrze się czuję, dobrze wyglądam i nie musiałam czekać do, wiesz, jeszcze wiele, wiele lat, bo chciałabym jednak przejść na emeryturę trochę wcześniej. Zaczęłam karierę, jak miałam 13 lat, no i tak myślę, że za parę lat chciałabym skończyć swoją, bycie aktywną piosenkarką estradową. Słyszałam, że chcesz łączyć twoją przyszłość nadal z muzyką. Jeszcze nie wiem, z czym będę wiązać swoją przyszłość i jakie będą moje plany, ale na pewno wiem, że po kolejnej płycie karierę chciałabym zakończyć i nie rozumiem, dlaczego w ludziach to takie negatywne emocje i emocje smutku, czy żalu, czy jakiejś takiej nostalgii budzi. Może ja jestem jakaś taka na opak, ale nie, właściwie nie może, bo jestem, bo jestem zodiakalnym wodnikiem, więc wszystko widzę inaczej. Ale wydaje mi się, że to właśnie jest wspaniałe, mieć takie poczucie kontroli takiej pozytywnej nad swoim życiem, żeby umieć wiedzieć, kiedy się odpuścić i kiedy, wiesz, po prostu nie narzucać na sobie jakichś chorych ambicji i planów i znaleźć inną radość życia. Mogę, nie muszę. No właśnie. Tak? Tak. I to da, poprawiamy sobie koronę, nie zrzucamy. Dokładnie, poprawiamy sobie koronę i każda może sobie mówić codziennie rano, że królowa jest tylko jedna. Sobie. Dziękuję ci bardzo za ten piękny wywiad. Proszę. Pięknie wyglądasz w zieleni. Brawo dla Dody. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, dziękujemy.